Dzień dobry. Proszę Państwa, polski producent walorów inwestycyjnych, Srebrna Uncja, przesłał mi film, który Wam teraz prezentuję. Na filmie jest pokazana taka właściwie sztabka moneta, która po angielsku mamy na to nazwę rounds, która uległa w czasie procesu mędniczego uległa uszkodzeniu i to uszkodzenie nazywamy split planchet, czyli planszeta, z której została wykonana, pękła na dwie części i rozłamała się na dwie części. Jest to bardzo dobra ilustracja dla materiału, który robiłem o głuchych monetach, o monetach platynowych, które specjalnie poddałem badaniom tomograficznym, żeby dowiedzieć, co tam się dzieje wewnątrz tych monet. Jak dowiedziałem się właśnie w Srebrnej Uncji, to takie rzeczy zdarzają się również z monetami, które oni produkują. Te pęknięcia są wywołane błędami w procesie mędniczym. I tutaj dokładnie widać ten błąd i nawet można pokusić się o opis tego, co się stało. Jak patrzycie sobie na przełam tych dwóch części, to okazuje się, że on w jednej części ma barwę srebrzystą, a w drugiej barwę szarą. Tak się stało, dlatego że srebro ma taką właściwość, że jak jest płynne, to bardzo dobrze rozpuszcza w sobie powietrze, tlen z powietrza. Nawet nie samo powietrze, tylko sam tlen z powietrza. Następnie, kiedy stygnie, ten tlen będzie się wydzielał ze stopu, ponieważ rozpuszczalność srebra maleje, więc taki stop będzie się pienił. Jeżeli powstanie jakieś miejsce, w którym ten tlen ulegnie kondensacji, no to będzie miejsce o mniejszej wytrzymałości. No i teraz teoretycznie nie ma problemu, teoretycznie wszystkie pęknięcia czy jakieś niejednorodności powierzchni, które powstają w trakcie wylewania, powinny zostać zawalcowane i zlikwidowane właśnie w toku obróbki plastycznej. I tak się rzeczywiście dzieje. Takie zgrzewanie materiałów jest powszechne, tak zwane spawanie dyfuzyjne, gdzie dwie części metalu zostają zespolone ze sobą. Skrajnym przypadkiem takiego zjawiska jest tak zwane zimne spawanie. Zimne spawanie polega na tym, że jeżeli w próżni weźmiemy dwa kawałki metalu, tego samego metalu, je przełamiemy, a następnie złożymy je razem, to one się zespawają. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ atomy w jednej i w drugiej części nie wiedzą, do której części należą. Więc jeżeli złożymy je razem, to one się po prostu spowodują, to one po prostu zaczną ze sobą oddziaływać w taki sposób, jakby cały czas ten element stanowił jedną część. W warunkach ziemskich oczywiście nie może się to zdarzyć, dlatego że tam natychmiast wchodzi tlen na powierzchnię, tlen, azot, no wszystkie składniki powietrza, wytwarzają się bardzo szybko różnego rodzaju związki chemiczne, które powodują, że takie złączenie, takie zespawanie zimne jest niemożliwe. Pierwszy raz odkryto to zjawisko w przypadku którejś z sond kosmicznych, która miała nadajnik bądź odbiornik tak skonstruowany, że on miał się rozłożyć jak parasolka. Dokładnie była konstrukcja parasola. No, w momencie, kiedy już opuściła tam ten moduł rakiety, który ją wyniósł na orbitę. No i okazało się, że ona się nie otworzyła. Nie było wiadomo dlaczego, niby wszystko działało, ale ona się nie otworzyła. Elementy tego mechanizmu otwierającego były wykonane z tytanu. No i okazało się, że właśnie w próżni, w momencie, kiedy jedna część tytanowa tarła o drugą, warstwa tlenków została usunięta i metal się zespawał na zimno sam ze sobą. No w temperaturze takiej
takiego kosmicznej, no to jest tam kilka kelwinów zaledwie. Więc to rzeczywiście było ekstremalnie zimne spawanie. Na Ziemi takie zjawisko można obserwować, jeżeli się weźmie dwa kawałki indu, dwa kawałki metalu, niebieskiego metalu, tak? Dwa kawałki indu. I jeżeli rzeczywiście złożymy je mocno razem, dociśniemy i przekręcimy, to wtedy one w warunkach ziemskich tam się zespawają na zimno. Tyle z ciekawostek, więc jeżeli będziemy walsować srebro, które było, w którym nie jest rozpuszczony tlen, no to wtedy ono, ten proces walcowania spowoduje, że wszystkie wady, które powstały w wyniku odlewania, zostaną zlikwidowane i powstanie z tego jednorodna blacha. Natomiast w miejscach, w których jest tlen, ponieważ tam właśnie jest ten tlen, a tlen łączy się ze srebrem i powstaje tlenek srebra, no to w tym miejscu to połączenie nie może nastąpić. No i tak stało się w tym przypadku. Moneta w większej części jest szara wewnątrz, na tym przełamie. Oznacza też, że tam powstał tlenek srebra, który nie pozwolił rozwalcować tej planszety w taki sposób, żeby ona mogła być trwała w trakcie procesu mędniczego. Bardzo ciekawe zjawisko, zjawisko niezwykłe, w każdym razie niecodziennie obserwowane walory, które mają błędy mędnicze, szczególnie te walory, które są produkowane obecnie, są bardzo poszukiwane na rynku, dlatego że te błędy mędnicze zdarzają się rzadko, a do tego producenci dbają o to, żeby walory z błędami mędniczymi natychmiast były niszczone. No, żeby takie wybrakowane okazy nie trafiały na rynek. Dlatego jeżeli zdarzy się, że jakiś taki okaz pojawia się na rynku, no to wtedy kolekcjonerzy z reguły przelicytowują się, kto da więcej, byle zdobyć taki walor.